Hej siemaneczku, jestem Abra i dzisiaj, moi drodzy, jak sami widzicie, mam na sobie skina Herobrine'a. Będziemy dzisiaj trollować Maciocha właśnie będąc Herobrine'em. Nie, Macioch ogólnie chyba nie wie, że Herobrine jest po prostu tutaj ustawką i że on nie istnieje. Macioch ogólnie w Minecrafcie jest stosunkowo nowy. I jeśli oglądaliście odcinek, gdzie właśnie trollowałem tym skinem Herobrine'a Elviso, to wiecie, że Elvis niesamowicie się wystraszył. Nawet wyszedł w kilku momentach w ogóle z serwera, tak się bał panicznie. Dlatego liczę na podobną reakcję u Maciocha. Maciuch jest w ogóle, słuchajcie, gdzieś tam. On naprawdę jest tam. On nie wie, że Herobrine, słuchajcie, to jest, wiecie, mit, że on tak naprawdę nie istnieje, dlatego założyłem sobie go skina i dzisiaj po prostu będzie taki ubaw popachy, przynajmniej na to liczę, że on się przestraszy. Powiedziałem mu, że w ogóle jestem gdzieś tam daleko. Wiecie, coś tam kopię diaksy, czy tam złoto na mesie, coś takiego mu wcisnę w kill, dlatego oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę będzie się działo. Przygotowałem potki na niewidzialność, przygotowałem także wiaderka z mlekiem, żeby ewentualnie móc się pojawić tuż przed jego oczami. Mamy Netherrack, mamy Flint and Steel, czyli zapalniczkę oraz TNT. Naprawdę będzie grubo. I ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to zapraszam do subskrybowania, dlatego że filmy są codziennie oraz live'y także są codziennie. Więc jeśli lubisz survival, subskrybuj teraz i dzwoneczkuj tam na dole. Oraz jeśli chciałbyś być w teamie Abrowników i chciałbyś mieć koszulkę m.in. właśnie taką albo jakąś inną, no Abra Team, naprawdę fajna koszulka, to wpadaj w pierwszą linkę opisu, masz tam sklep www.abra.ety, gdzie możesz sobie właśnie zakupić szczęśliwą koszuleczkę. Moi drodzy, zaczynamy trolla, bo tutaj już właśnie jest blisko Maciuch, więc ja muszę koniecznie używać shiftu. Jeśli słuchajcie, nie będę używał shiftu, to Macioch w przeciwnym wypadku po prostu zobaczy mój nick i będzie przypał i wtedy to już nie będzie troll. A teraz na shifcie, słuchajcie, on mnie nie widzi, to jest masakra, słuchajcie, znaczy nie widzi mojego nicku, poza tym nie mam na sobie pelerynki, więc to naprawdę totalnie wygląda jak jakiś, no po prostu to wygląda tak realnie, słuchajcie, tak realnie. Będę go straszył, zobaczymy jego reakcję, patrzcie, podejdę tutaj do niego, bo on robi mi jakiś prezent, jakby nie do końca, patrzcie, tutaj jestem. Patrz, jak on mnie zobaczy. Jak on mnie zobaczy, słuchajcie. Patrz, czekajcie, jestem blisko. Ej, przecież on, ja nie mam pojęcia, słuchajcie, jak on zareaguje. Mam nadzieję, że nie zacznie mnie w ogóle uderzać, bo to, słuchajcie, będzie jakaś masakra. Patrzcie, uderzę go. Patrz, podchodzę mu tutaj na shifcie. Napisał, co? Patrz, zaczął uciekać. Co jest? Słuchajcie, ale on nie ucieka. Patrzcie, nie ucieka, napisał tylko wytyfy. Ja, słuchajcie, za nim powoli tutaj delikatnie idę. Słuchajcie, skryję się tutaj. Patrzcie, rzucę sobie potkę na niewidzialność. Teraz jestem niewidzialny, więc słuchajcie, do niego podbiegnę. Wypiję mleko i tylko napiszę, słuchajcie, wiadomość na czacie na zasadzie znaku zapytania, że będę udawał, że nic nie wiem. Ja będę, słuchajcie, niby na jakiejś mesie, będę udawał, że nic nie wiem. Słuchajcie, teraz wypiję sobie mleko. Rzuciłem sobie kolejną potkę. Fuck! Czekajcie, muszę sobie teraz szybko wypić. I słuchajcie, do niego podchodzę. Ja nie mogę, zużyłem już dwie potki na niewidzialność. One są takie drogie. Jak słuchajcie, on się odwróci, to zobaczę znowu mój nick, więc ja muszę shiftować. Koniecznie, słuchajcie, muszę shiftować. Będziemy go naprawdę tak trollować, że serio, liczę na to samo, co było z Elvisem, że on wręcz wyjdzie z serwera, bo to po prostu będzie taka padaka, słuchajcie. Patrzcie, podchodzę znowu. On znowu nie wie, co robić, słuchajcie. Oddala się, tak pisze wytyfy. Tak jakby nie wiedział, co się dzieje. Ale patrzcie, on nie ucieka. Pisze, o co chodzi? Ale tak jakby dobra, teraz akurat zaczął uciekać, ale on naprawdę się chyba boi, słuchajcie, on się naprawdę chyba boi. Dobra, słuchajcie, kolejna potka na niewidzialność i lecimy. Słuchajcie, i teraz lecimy do niego. Abra, to ty, ale co jest? Będę, słuchajcie, tak jak mówię, będę udawał, że jestem na mesie, że kopię złoto, czekajcie, kopię złoto na mesie. Napiszę mu, słuchajcie, że ja niby nic nie wiem, totalnie nic nie wiem. A on, słuchajcie, w ogóle patrzcie, jak on daleko uciekł, on się naprawdę tego przestraszył. On się, słuchajcie, naprawdę tego przestraszył do... Tu jest... Napisał, że tu jest Herobrine. To czekajcie, ja będę udawał, że nic nie wiem. Będę udawał, że nic... śmieszne. Napiszę, słuchajcie, że śmieszne. Napiszę, że bardzo, bardzo, słuchajcie, śmieszne. Jestem cały czas niewidzialny, więc teraz, słuchajcie, jedyne, co mi przychodzi na myśl, to wypić mleko i muszę, słuchajcie, tutaj pojawić. Tylko muszę tak wypić mleko, żeby on teraz nie usłyszał, więc czekajcie, wypiję sobie tutaj. Okej. I teraz, słuchajcie, podchodzę do niego. I teraz, słuchajcie, patrzcie, podchodzę do niego. On nie wie, jak ja się do niego przyteleportowałem. Patrzcie to. Patrzcie to. BOOM! I zaczął uciekać, zaczął uciekać. Czy on spadnie z klifu? Czy on spadnie z klifu? To by była, słuchajcie, pan... Spadł z klifu! Co? Umarł w ogóle? O kurde! Ej, to ja nie wiem, słuchajcie, gdzie on teraz jest. O my g, słuchajcie, to jest, słuchajcie, jakaś padaka. Czekajcie, jest tutaj na dole. Ej, ale to jest totalna padaka, słuchajcie, on umarł przeze mnie. Jaka faza! Ale gdzie on ma itemy, słuchajcie?
Gdzie on ma item? Czekajcie, uciekł gdzieś na dół, uciekł do cave'a. Czekajcie, znowu wypiję sobie, znaczy rzucę sobie potkę na niewidzialność. Zejdę sobie, słuchajcie, tutaj tak na dół, tylko żeby też nie dostać za dużo obrażeń. Słuchajcie, czy on stracił wszystkie itemy, czy tylko mi się wydawało? Ale to było dobre, słuchajcie, ale to było genialne. To było, słuchajcie, naprawdę genialne. Dobra, jestem niewidzialny, więc możemy, słuchajcie, go pośledzić. Patrzcie, on tak rozgląda się, patrzy czujnym okiem, czy aby na pewno, słuchajcie, gdzieś za nim kogoś nie ma. Czekajcie, ja go będę, słuchajcie, tutaj uderzał. I myślę, że słuchajcie, przejdziemy teraz do kontrataku i będziemy, słuchajcie, stawiać, bo on chciał nas tutaj uderzyć, będziemy, słuchajcie, stawiać totemy. Będziemy, słuchajcie, stawiać podpalone totemy, bo jak pewnie wiecie, Herobrine, słuchajcie, stawia takie podpalone totemy, więc ja będę, słuchajcie, też je tutaj stawiał. Patrzcie, przy wyjściu, słuchajcie, z tego... A, jestem niewidzialny, to nie muszę shiftować. Dobra, słuchajcie, jestem niewidzialny, więc nie muszę shiftować. Dobra, słuchajcie, postawiłem totem, jestem niewidzialny, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Stoję przy ścianie. Czekajcie, zjem sobie, tylko tak, żeby nie usłyszał. Dobra, bo podchodzi, okej, nie mam nic w rękach. Patrzcie, jaka... uderza wszystko wokół. Okej, on chyba naprawdę w to wierzy. Napiszę mu, i co dalej jest? Niby? Będę, słuchajcie, udawał, że naprawdę mam z niego bekę. No bo przecież Herobrine w Minecrafcie nie istnieje, no nie? Cały czas. Bardzo zabawne. Ha, ha. Dobra, będę, słuchajcie, naprawdę cały czas udawał, że totalnie nie rozumiem. Będę udawał, wiecie, głupka, że sobie dalej kopię. Zobaczymy, czy on będzie potrzebował pomocy, bo ostatnio Elvis darł się na czacie, żebym jak najszybciej do niego wrócił, żebym w ogóle go uratował. A czekajcie, teraz to w ogóle zgubię Maciocha. Napisał serio. O, dobra, widzę Maciocha. Chodź tu. Napisał, chodź tu, wracaj. No, strasznie śmieszne. Będę stary, naprawdę, jakby, ja nie rozumiem. Naprawdę, ziom, ja bym miał wracać, ziom, ja naprawdę miałbym wracać do ciebie, bo jakiś Herobrine, no stary, no nie. Dobrze, to... Patrzcie, uderzył mnie, xddddd, będę mu pisał, no śmieszne, ale ja idę kopać dalej, elo. Słuchajcie, będziemy cały czas udawać, naprawdę, że nie wiemy, co tutaj się dzieje. W ogóle postawię tutaj, patrzcie, totem. Postawię tutaj totem za nim. Okej, zobacz. Jak będzie wracał, to na pewno ten totem zobaczy. Na pewno, słuchajcie, go zobaczy. Zobaczył go pewnie przez okno. Słuchajcie, zobaczył pewnie przez okno. Napisał w ogóle, musisz tu wrócić. Maciek napisał, że muszę tu wrócić. Więc słuchajcie, jest grubo. Więc słuchajcie, naprawdę grubo. I teraz totem za nim kolejny. Patrzcie to, jest jeden totem, obejrzy totem, a za nim drugi, cyk. Ej, genialny, słuchajcie, naprawdę genialny, ale że on w ogóle w to wierzy. To, że, patrzcie to. I kolejny totem za nim. Słuchajcie, hit, to jest naprawdę hit. Okej, Elvis się nabrał, ale nie wiem jak. Ale przecież Maciuch, że on się nabiera po tym, jak już Elvis się nabrał. No to jest żart, słuchajcie, no to jest żart. W ogóle jestem niewidzialny jeszcze przez 4 minuty, więc trzeba to wykorzystać, słuchajcie. Teraz musimy kończę wypić mleko i słuchajcie, do niego podejść. I słuchajcie, znowu do niego podejdziemy. Pokażemy mu się. BOOM! I zaczął uciekać znowu, ja nie mogę, a ja sobie, słuchajcie, shiftuję normalnie Herobrine. Dum, dum, dum. Sobie tutaj podchodzi, słuchajcie, robi sobie Herobrine totem, jazdunia. On tu jest. Napisze kto? Niby. Będę, słuchajcie, cały czas udawał. Chyba mojego niku nie widzi, to słuchajcie, mogę sobie normalnie teraz podbiec. Okej, chyba nie było, słuchajcie, widać. Dobra, na całe szczęście chyba, słuchajcie, nie było widać. Ja sobie będę tutaj podchodził, ale chyba nie widział. Wydaje mi się, że, słuchajcie, nie widział mojego niku, bo akurat był odwrócony, więc całe szczęście. Dobra, lecimy, słuchajcie, za nim dalej. Czekajcie, potka na niewidzialność. Dobra, teraz, słuchajcie, jestem niewidzialny, więc spokojna głowa. Lecimy za nim, spróbujemy go jakoś znowu strollować. Tylko nie widzę go, słuchajcie. Ej, teraz to on naprawdę zniknął. Naprawdę zniknął. Kręcę się tutaj, słuchajcie, koło domku Elvisa, więc on dalej, słuchajcie, uciec nie mógł. No na pewno nie mógł uciec dalej, ale... Co się dzieje? Słuchajcie, prowadzimy normalnie tutaj z Maciuchem dialog, ale nie mam pojęcia, gdzie on w ogóle uciekł. No ale słuchajcie, no dalej niż do domku Elvisa to nie mógł wejść. Napisał, jestem w bunkrze tu i nic nie zrobię. My mamy bunkier na serwerze w ogóle? O jaki bunkier? Okej, chyba chodzi mu, słuchajcie, o to więzienie dla intruza, bo intruz, słuchajcie, rzucił nam bedrock, 64 bedrocka i my zrobiliśmy z tego... Faktycznie Maciek się zamurował. Tutaj w ogóle, patrzę, jest jedno, słuchajcie, więzienie, to jest drugie, ja nie wierzę, że on w ogóle... On tutaj wszedł. Nie. Ale patrzcie, co zrobimy. Podpalimy, słuchajcie, mu to. Podpalimy mu to i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Jestem niewidzialny, więc on mnie tutaj nie widzi, ale słuchajcie, naprawdę, że on w to dalej ucieka. Dobra,
Będę za 20 minut. Patrzcie, podpaliliśmy, słuchajcie, mu tutaj wełnę. On tutaj atakuje mnie. Lol. Przecież jakbym ja teraz wszedł i mu się pokazał, to byłby hit. Ale jestem niewidzialny. Będę, słuchajcie, udawał, że mnie tutaj dalej nie ma. On, czekajcie, bo nie chciałbym, słuchajcie, zostać uderzony. Naprawdę nie chciałbym zostać uderzony. Więc ja tutaj, no dobra, to będę za 15 minut, ok. Zapytam się, słuchajcie, czy wszystko będzie mi tutaj grało. Znowu się zabudował, słuchajcie, znowu się zabudował. Więc ja mam naprawdę dobry, słuchajcie, pomysł. Naprawdę mam teraz niezły pomysł, patrzcie, zrobimy coś takiego. Słuchajcie, wysadzimy mu TNT i zobaczymy, co on na to powie. Boom! Okej, wysadziliśmy mu trochę tutaj podłoża. On... Co? Zabudowywuje się dalej! Dalej się zabudowywuje! Patrzcie, co jest grane! Ej, co tu się dzieje? Czekajcie, jakbyśmy mu, słuchajcie, włożyli po prostu TNT tak do środka. Patrzcie to! Patrzcie to! Czekajcie, gdzie on jest? Patrzcie. Pyk! Nie! Nie! Czekajcie, bo chyba mnie... Nie! Nie widział mnie, ale było blisko, ale słuchajcie, było blisko, żebym nie zobaczył. On, słuchajcie, sam tutaj rozwalił TNT. Nie! Znowu, słuchajcie, to się... O! Udało mi się, podpaliłem, słuchajcie, mu TNT. On wybuchnie teraz. Słuchajcie, on teraz wybuchnie jak siewasz, ale nic mu się nie stało. Ej, ale on chyba musi stąd wyjść, bo naprawdę, słuchajcie, ten jego bunkier to za dużo mu tutaj nie dał. Trzeba będzie to oczywiście naprawić, ale naprawdę, ten troll, ej, to jest tak dobre, słuchajcie, ale to tak dobre. No ja, słuchajcie, nie wierzę w to, co my robimy, naprawdę to jest genialne. Dobra, gonię go i teraz, moi drodzy, pojawia mu się znowu. Pojawia mu się we własnej postaci jako Herobrine, tylko gdzie on uciekł? On chyba uciekł, słuchajcie, do siebie, czy mi się tylko wydawało. Ej, naprawdę, słuchajcie, teraz to go zgubiliśmy. A on nie może być, słuchajcie, zgubiony, nie może być zgubiony. Dobra, widzę go, słuchajcie, uciekł w tamtą stronę. Jest noc! Słuchajcie, jest noc, więc trzeba będzie to... Patrzcie, będę otwierał i zamykał skrzynkę. Zobaczymy, czy on... Nie no, musi to widzieć, bo patrzy w tę stronę. Ja nie mogę! Patrzcie, jaka faza! Dobra, podchodzi do skrzynki i bije wszystko wokół! On chce się w ogóle bić z Herobrine'em! Przecież jakby Herobrine był tutaj normalnie wgrany jako mod, Herobrine by go tak rozklepał, ale to tak by go rozklepał, że nic by z gościa nie zostało. Dobra, słuchajcie, wysadzamy mu kolejne TNT. On chyba, słuchajcie, nie wie, że tutaj w ogóle jest TNT. Dobra, BUM! Jak wszystko, słuchajcie, buchnęło. Wolę tutaj w ogóle pozbierać te wszystkie bloczki. I słuchajcie, Maciek tutaj sobie stoi, a ja bym naprawdę teraz wypił mleko i mu się pokazał, słuchajcie, za drzewem. Ewidentnie, słuchajcie, to zrobimy. Patrzcie, wypijemy sobie mleko. Odłożymy sobie, słuchajcie, wiaderko i teraz mu podchodzę. Patrzcie, on mnie teraz nie widzi. I teraz 3, 2, 1. I tum, tum, brrr, siema! I zaczął uciekać! Pod wodę zaczął płynąć, a ja, słuchajcie, tutaj Herobrine normalnie sobie na szyfcie idzie. Ej, ale nagle jak mu się pojawiam, to on nie chce mnie jakoś klepać. Patrzcie to! Taki kozak, a nagle się klepać nie chce. On w ogóle ma TNT. Patrzcie to. Ej, będziemy, słuchajcie, go dalej śledzić. Będziemy go ewidentnie, słuchajcie, dalej śledzić. Nie widzę już go, więc mogę, słuchajcie, spokojnie sobie podmieć item, okej, żeby nie widział tylko mojego niku. Ej, ale ja nie mogę, ale to jest faza. Wydaje mi się, że on powinien albo sobie nową bazę zbudować, albo po prostu, nie wiem, no uciec gdzieś do góry, no nie wiem, na górę, może pod ziemię, cokolwiek, słuchajcie, bo naprawdę, jak ja tak będę go śledził, to on po prostu wykituje. Nie no, w sumie raz pod ziemią już był. Raz, słuchajcie, do jaskini poszedł. Czekajcie, wezmę sobie, słuchajcie, znowu niewidkę i lecimy. Uciekam przed nim. Napisał, że. Drugi raz tu przecież wszedł, no ale to bez sensu, że tutaj drugi raz wszedł. Przecież Herobrine nie istnieje, to tylko mit. Napiszę mu, słuchajcie, będę za 10 minut i niby chcę go zobaczyć. Dobra, będę cały czas udawał, że nie wiem, co się dzieje. Maciek, słuchajcie, uciekł w ogóle tutaj w dół. Czekajcie, to jest dziwne, bo słuchajcie, nie widzę go. O, dobra, widzę jego nick, słuchajcie, on jest na dole, dobra, lecę za nim, słuchajcie, lecę za nim. Tutaj lecimy, słuchajcie, pyk, za nim, tylko że... Jeszcze niżej jest? Czekajcie, jak on nisko zszedł w ogóle? Jesteśmy, słuchajcie, na wysokości 33 kratek, więc jesteśmy naprawdę nisko. I słuchajcie, zaczął sobie coś tutaj kopać. Słuchajcie, podsadzamy mu kolejne TNT. Ja! I patrzcie, co się dzieje. On dalej ucieka, słuchajcie, on dalej ucieka. Teraz przydałoby mu się, słuchajcie, postawić jakiś totem. Słuchajcie, przydałoby mu się postawić totem. Więc jeden postawiony. Tutaj, słuchajcie, postawimy mu drugi totem. Patrzcie, podstawimy mu drugi totem i rozwalimy mu, słuchajcie, tutaj to przejście. Żeby on, słuchajcie, to zobaczył. Dobra. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, tak chcę tak rozwalić, żeby nie... Okej. Okay. Boom! Nie! Chciał mnie uderzyć. Chciał mnie uderzyć. Patrzcie, on ucieka! On powoli, ale... Co? Zamurował mnie! Ale prawie mnie zobaczył, słuchajcie. Prawie mnie zobaczył. Ja jestem niewidzialny, a ja shiftowałem, żeby mojego niku nie widział. O my g... A ja się bałem, że mój nick zobaczył. Bo przez chwilę nie shiftowałem, ale na szczęście, słuchajcie, jestem niewidzialny, więc spoko. To słuchajcie, lecę za nim. Ewidentnie, słuchajcie, za nim teraz lecę.
Patrzcie, on tutaj normalnie stawia klocki. No, czekajcie, zróbmy tak. Słuchajcie, zróbmy taki myczek. Odejdę sobie troszeczkę na odległość, żeby oczywiście tutaj nie oberwać. I słuchajcie, i bum, wysadzamy. Ale to, słuchajcie, się do niego aż nie dostało. Więc lecimy, słuchajcie, za nim. Lecimy, bo musimy go potrolować. Ale mam dobry pomysł, słuchajcie. Nie wiem, czy on nie ma szybszego killoffu ode mnie. Ale co, jeśli by, słuchajcie, przekopać się do niego dołem? Nie mam pojęcia, bo... Okej, słuchajcie. Muszę ewidentnie, słuchajcie, trochę sobie oczyścić tutaj EQ. I słuchajcie, teraz lecimy za nim. Teraz ewidentnie, słuchajcie, za nim lecimy. On szedł sobie na dół, więc ja bym chciał mu ewidentnie zrzucić jakieś TNT, słuchajcie. Ewidentnie jakieś TNT bym chciał mu tutaj zrzucić. O kurde, sam się podpaliłem. Co? Dobra, słuchajcie, rzuciliśmy mu TNT, ale to mu chyba nic nie zrobi, bo to TNT się tutaj zatrzymało. Słuchajcie, jesteśmy chwilę później, Maciuch wyszedł z serwera, dlatego zrobiłem cięcie, bo nie było go przez jakiś czas. Nie wiem, czy on się wystraszył, czy o co chodzi. Ja też na wszelki wypadek, słuchajcie, wyszedłem, ale w każdym razie jesteśmy z powrotem. Maciuch też, słuchajcie, tutaj jest, ja jestem jeszcze niewidzialny. Okej, więc on mnie, słuchajcie, tutaj nie widzi, ale serio, on wyszedł z serwera, bo się po prostu chyba mnie przestraszył. Ej, ewidentnie on się chyba mnie przestraszył. Słuchajcie, ja mam szybką łopatę, więc ja mogę tutaj za nim lecieć. I słuchajcie, on chyba chce powoli wyjść na powierzchnię, ale ja mu, słuchajcie, na to nie... Okej, chyba nie chce, słuchajcie, wyjść, skoro ucieka dalej. Ja lecę za nim, wezmę sobie, słuchajcie, jakieś mleczko, to jest w ogóle ostatnie mleko. To jest, moi drodzy, ostatnie mleko, więc muszę je dobrze wykorzystać, ale gdzie on jest? Jak on w ogóle przede mną ucieka? On naprawdę, słuchajcie, ucieka i to tak hardo. Czekajcie, w którą stronę? Tędy. Dobra, słuchajcie, rozwalam to. Okej, jestem dalej niewidzialny, więc on mnie, słuchajcie, nie widzi. O nie, zbagowałem się. Okej, nie mogę tutaj przejść, bo się zbagowałem, bo mam za szybką łopatę. Czekajcie, przejdę sobie tutaj bokiem. Dobra, wywalę sobie, słuchajcie, to. I teraz patrzcie, pyk. No, halo, podpal to. No nie, rozwalił to. Słuchajcie, rozwalił to. Napisał, gdzie ty jesteś. No weź to podpal, no. To się nie chce podpalać, słuchajcie. TNT się nie chce podpalać, co jest? Ej, patrzcie, no TNT mi nie działa. Dobra, działa. Okej, działa, słuchajcie. Wysadzamy go dalej. Będziemy go, słuchajcie, dalej trollować i teraz patrzcie. I teraz patrzcie to. Piję mleko i, słuchajcie, podchodzę do niego. Podchodzę, słuchajcie, teraz do niego. Teraz jestem już, słuchajcie, w 100% widzialny. Jestem normalnie Herobrine, totalnie widzialny. I, słuchajcie, wbijamy się do niego. I, słuchajcie, normalnie do niego podchodzimy. Ej, nie widzę go, słuchajcie. Na shifcie jestem spowolniony. Nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie on jest. O kurde, a chciałem go teraz trollować. Nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie on teraz jest. Ja cię kręcę. Czekajcie, tu jest zombiak. Zombiak, słuchajcie, leci do mnie. Ale może zombiak leciał, słuchajcie, do Maciocha w tamten dół. Słyszę go, słuchajcie, słyszę go. Widzimy go, nikt. O, tutaj jest. Pum, pum, pum. I znowu zaczął przede mną uciekać. Ja nie mogę. Ej, naprawdę, słuchajcie, to jest jakiś żart, patrzcie. Pum, pum. Ucieka w górę, zabudował mnie. Zabudował mnie. Ej, on się naprawdę, słuchajcie, chyba boi. Ej, ale gdzie on teraz jest w ogóle? Tam na górę poszedł, czy on w ogóle ma wyjście? Jak on się odwróci, to mnie zobaczy znowu. Pum, pum. A ja tak powolutku, słuchajcie. Tak powolutku. Taki Herobrine nadchodzi. Przecież, słuchajcie, on musi mieć tak pełne gacie ze strachu. Ale to, nie, to jest pewnie taki Herobrine. On potem do mnie przyjdzie do pokoju i powie: Abra! Tam był Herobrine i tak dalej. Patrz, jestem coraz bliżej, słuchajcie. Jestem coraz bliżej. Krateczki, słuchajcie, już się do niego zbliżają. Patrzcie, pyk. Jedna. Ty! Zdążył! Pyk! I tak, słuchajcie, powoli będziemy do niego podchodzić. Powoli, powoli. Czekajcie, ja też lecę w górę. Ja! Będziemy go, słuchajcie, tak śledzić. On nie widzi mojego niku. Patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Powoli, słuchajcie, teraz do góry będziemy go tak śledzić. Wyszedł! O kurde, czekajcie! Nie! To nie aż tak powoli! Halo, wracaj tutaj! Czekajcie! Chwila, bo on mnie tutaj Co? Jestem zbagowany. Zbagowałem się! Nie! Chwila! Ja muszę sobie poradzić, słuchajcie, muszę wyjść, muszę go dalej trollować, słuchajcie. Moją misją życiową jest trollowanie Maciocha. Lecimy, czekajcie, gdzie on teraz jest? Ty, w ogóle jesteśmy przy pomniku, słuchajcie, jesteśmy przy pomniku. Musimy go, słuchajcie, znaleźć, teraz go znajdziemy. On chyba poleciał, słuchajcie, w tamtą stronę. Chyba w tamtą, więc teraz trzeba by go zrolować. Nie mam, słuchajcie, już mleka. Mam tylko jedną podkę na niewidzialność, więc trzeba będzie ją dobrze wykorzystać. Napisał, jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. Ale nie wiem, słuchajcie, gdzie on jest, nie mam pojęcia. Liczę na to, że zaraz na czacie napisze jakąś kolejną wskazówkę, rzekomo dla mnie, tak? Jako, że ja jestem na mesie i że zaraz do niego niby przyjdę. Ale słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Na dyni mnie nie znajdzie. On nie wie, że tu jestem, to czekajcie. Ukryje się. Więc jak coś, to tam jestem. Napisał, że jest na dyni. To czekajcie, to teraz tak, patrzcie. Robimy... Nie, mam pomysł, pokażę mu się najpierw, a dopiero potem, słuchajcie, wypiję niewidzialność. Najpierw chciałbym mu się pokazać, że jestem tutaj przy pomniku. Na pewno, słuchajcie, mnie zobaczy.
Jak zrobię, słuchajcie, totem, to na pewno to zobaczę. Okej, okay, chyba się patrzy, słuchajcie, w tę stronę. Chyba się patrzy w tę stronę. Zaraz wypiję niewidzialność. Mam, ma, nie. Widzi mnie. I teraz patrzę to. Dobra, jestem, słuchajcie, teraz niewidzialny, lecimy na dynie. Lecimy na dynie i go z niej zrzucimy. Ale do wody, żeby, słuchajcie, go tutaj już, wiecie, nie ukatrupić. To, słuchajcie, zrzucimy go normalnie do wody, spokojnie. Napisał, chyba uciekła. Kto? Ona? Herobrine to jest on, byku, z szacunkiem do Herobrine'a. Dobra, lecimy, słuchajcie, na niewidzialności do Maciocha. I ja nie mogę, przecież jak ja go zrzucę, to będzie tak zabawne. Ale to tak zabawne, słuchajcie, będzie. Ej, serio, napiszcie w komentarzach, jak uważacie, czy według was, słuchajcie, jest to zbyt hardkorowe, co robię teraz, czy może niekoniecznie. Czekajcie, podkopię go. Okej, okay. Okej, okay. Jedną kratkę go podkopałem. Podkopałem drugą. Nie, nie, zrzucił mnie do wody. Spadłem do wody. Więc on chyba, słuchajcie, o niczym nie wie. Ale było blisko. Przecież jak on, słuchajcie, by mnie zrzucił i by było, że mcabra.pl was slain by Macioch, to on by się wszystkiego dowiedział. No dosłownie wszystkiego by się dowiedział, że to ja. Ale na szczęście udało mi się to jakoś wykalibrować. Czekajcie, teraz wejdziemy do niego. I BOOM! Zrzucamy go, słuchajcie, do wody. Zostawię jakąś tabliczkę. On pisał, ale... Zostaw mnie! Napisał tabliczkę, zostaw mnie. Czekajcie, w ogóle, słuchajcie, jestem niewidzialny, więc słuchajcie, teraz mogę go dalej posiedzieć, tylko nie wiem, gdzie on jest, słuchajcie. Nie mam pojęcia, gdzie on teraz jest. Zaraz go znajdziemy i wypijemy. Nie mamy już mleka, słuchajcie, musimy pójść do jego krów. Musimy ewidentnie, słuchajcie, pójść do krów Maciocha, nabrać trochę mleka i wtedy pokażemy mu się centralnie przed jego łepetyną. To będzie naprawdę grube. A krowy Maćka są bardzo blisko, więc spokojnie, nie obawiajcie się, ale naprawdę napiszcie w komentarzach teraz, jeśli dotrwaliście do tego momentu, czy waszym zdaniem jest to zbyt hardkorowe, co robię, czy może nie. I przypomnę wam serduszko, jeśli dotrwaliście do tego momentu, bo to będzie znaczyło, że jesteście cool. Dobra, słuchajcie, mam tutaj zebrane mleko. Zaraz mu się pokażemy po raz ostatni, bo nie mam więcej potionów na niewidzialność. Tylko nie wiem, gdzie on... Naprawdę schował się w koronie swojej, swojego pomniku. Naprawdę on tam wszedł. Już nigdy mnie nie znajdzie. Okej, okay, słuchajcie, nawet nie będę mu na to odpisywać. Ja jako Abra, jako, że niby na mesie jestem, że niby dalej kopię te rzeczy. Napisał, że nigdy go nie znajdę, a widzę jego nick. No co za ziom. To czekajcie, to słuchajcie, póki on nie widzi, to ponastawiam, słuchajcie, tutaj takie totemy. Słuchajcie, poustawiam tutaj takie totemy na niewidzialności. Jak potem się wychyli, to pewnie mnie zobaczy. Ale na razie nie patrzy, więc na razie, słuchajcie, mogę mu tutaj poustawiać te totemy. Czekajcie, tylko nie chcę, żeby on widział, że coś trzymam w ręce. Więc czekajcie, robimy, słuchajcie, szybko, robimy szybko. Tutaj te totemy. Pyk, 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 pyk. Czekajcie, tutaj też postawię to. Dobra, nie mam już, słuchajcie, netherraka, więc muszę to podpalić, okej. Okay. Dalej nie widzi, słuchajcie, dalej nie widzi, ale może słyszeć, słuchajcie, jakieś tutaj ognie, więc może coś podejrzewać. I teraz, słuchajcie, podchodzimy do niego i centralnie mu się tam pokażemy. Tylko, słuchajcie, wysadzę tutaj TNT pod wodą. Wysadzę TNT pod wodą tylko dla samego dźwięku, dla samego dźwięku. Dobra, nie wiem, czy się odwróci w tę stronę, czy też nie. Ty, TNT wybucha pod wodą? Czekajcie, od kiedy? Chyba nie, chyba, słuchajcie, TNT nie psuje nic pod wodą. Nie, dobrze, dobrze pamiętam. Okej, okay, słuchajcie, te totemy go nie wygoniły, więc podchodzimy do niego i zobaczymy, słuchajcie, jaka teraz będzie jego reakcja. Podchodzimy. Wiecie co, lepiej netherrackiem, bo jednak netherracku używa często Herobrine. I teraz patrzcie, jestem dalej niewidzialny. On się tutaj, słuchajcie, schował. Rozwalimy, słuchajcie, tę jedną krateczkę. I teraz patrzcie, wypijam... O, czekajcie, nie, bo usłyszę, słuchajcie, usłyszę, że piję mleko. Nie mogę, słuchajcie, wypić mleka tak blisko niego. Muszę ewidentnie, słuchajcie, tutaj zejść. I słuchajcie, wypić mleko troszeczkę dalej. Dobra, tutaj już by nie usłyszał. Okej, słuchajcie, tutaj dopiero wypiję mleko, bo to byłby przypał. On by usłyszał, że piję mleko, czyli że chce zniweczyć jakieś tam działanie potki. Więc dopiero teraz, słuchajcie, jesteśmy bezpieczni. Teraz wydaje mi się, że już o tym nie wie. I teraz, słuchajcie, jesteśmy widzialni. Jesteśmy, słuchajcie, widzialni i będziemy go trollować. Zabudował, rozwalę mu tu krateczkę. Okej, zabudował, rozwalę mu tu krateczkę. Chyba mnie nie widzi. Jeszcze, słuchajcie, chyba mnie nie... Nie, no jeszcze mnie nie widzi. I teraz patrzcie. Rozwalę trzy i mu się pokażę. Pyk, pyk, pyk. Tum, tum, to. Wyszedł z gry! Wyszedł z gry tak samo jak Elvis. Co? Co tu się dzieje? Wszedł? A ja tu jestem! Znowu wyszedł! Ja nie mogę! Co tu się dzieje? I znowu wszedł? Czekajcie, schowam się. Ja nie mogę, dokładnie taka sama reakcja jak Elvisa. Patrzcie, on wie, że ja tutaj jeszcze jestem. Czekajcie, on wie. Wyszedł, uciekł stąd.
Ale gdzie? Chwila! Gdzie on się podział? Tam uciekł. Dobra, to słuchajcie, ja będę udawał, że go tutaj śledzę. Patrzcie, 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 podchodzę za nim, idę go, słuchajcie, tutaj śledzić. Nie wiem, czy on się odwróci, czy mnie zobaczy. Ale słuchajcie, to jest naprawdę, to jest przeginka. To, co teraz robię, to jest, słuchajcie, absolutnie przeginka. Patrzcie, on teraz a ja będę mu machał, macham mu, bo cię widzę, byku. Widzę cię i znowu zaczął uciekać. I znowu zaczął uciekać. A tam pilacz w ogóle jest. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę tego już jest po czapeczkę. On naprawdę może teraz być mega zestresowany, może być mega przestraszony. Strasznie się boję, że zaraz przybiegnie do mojego pokoju i mi powie, że Abera, tu jest Herobrine i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wszystko zostanie nakryte. Dlatego, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Napiszcie koniecznie, czy wam się podobał. I subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi. Zaznaczajcie dzwoneczek, dlatego, że codziennie są tutaj filmy, codziennie są live'y. Jak sami widzicie, są naprawdę hardkorowe odcinki, które wydaje mi się, że warto oglądać, dlatego warto subskrybować ten kanał, bo no kurde, Herobrine troll na maciochu wyszedł z gry, pisał, bał się, serio, naprawdę to było mega dobre. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału Abra Games, jeśli chcecie widzieć też więcej filmów, bo też macie link w opisie i w karcie do kanału Abra Games, gdzie też wpadają filmy z survivalu, a jeśli chcielibyście dołączyć do teamu Abrowników i mieć taką koszulkę, bądź na przykład inny wzór, bądź na przykład, nie wiem, kubek, podkładkę, czy chociażby poduszkę, to pamiętajcie, że pierwsza linijka opisu to jest www.abra.ety i tam możecie zakupić sobie jakiś gadżet. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Maciuch, słuchajcie, nie będzie na mnie zły, jak zobaczy ten film i że się nie wkurzy. W każdym razie trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!